Hej, cześć, witajcie moi drodzy, z tej strony Skorpio i witam was w 19 odcinku z Rizena 3 Władcy Tytanów. Nie królów, a tytanów. Tym razem się nie pomyliłem i sorki za tego TS-a, ale ktoś mi spami. Przestałem ostatnio robić miniaturki do Rizena, po prostu nie wiem, jakoś ochoty nie miałem na robienie miniaturek, ale dzisiaj postaram się je zrobić na te kilka odcinków oraz adnotacje, które też niby postanowiłem sobie ich zlekceważyć. Dobra, coś tu będzie? Ty, coś tu jest jeszcze. A, zjedziemy to. Jeee. Dobra, to wystarczy zjechać porządnie. No nie, nieźle, a zajebiście. Tej, żebyśmy się zaraz nie utopili. Mhm, coś skakało. Ciekawe jestem jeszcze co. O kurde. Zbyt skomplikowane, ale najpierw trzeba pokonać tego kraba. Poszło. Dawaj, małże. Suwaj się, kobieto. Tej skrzynki nie otworzę za chwilę. Intricate lock. Kurde. No i jak tu się nie denerwować? Pochodnia by mi się przydała bardzo. Mamy w ogóle pochodnie? Nie. To jesteśmy w dupie. O kurde! Nie, te ptaki mnie irytują. Co odcinek? To trafia mi się ten Dekiel i mnie straszy. One się tak w kulkę zwijają i myślę, że są niepokonane. Kurde. Gadziny pieprzone. Myślą, że mnie ubiją. Nie, nie mają szans już ze mną. Niemożliwe. Cholera niemożliwe. Nie, my w ogóle na mapie się znajdujemy. Tak z ciekawości patrzę. A, na tej wysepce jeszcze jesteśmy. No to w sumie tak jeszcze mamy daleką drogę tam, gdzie powinniśmy iść. Ale trzeba zlutować, ty. Jakiś kol. Najpierw trzeba to wybić. Kurde. Gol się. Poszło. Okej, dobra. Kraba żeśmy wydymali ładnie. O, tu wiosełko jakoś się zbugowało. Tu jeszcze małże leżą. Trzeba to pozbierać, te graty. Przydatne graty. Coś jeszcze chyba. A to jest... A, dobra. To jest ta sama skrzynia. No to pogadamy z tym tubylcem. Tylko najpierw bym nieco sobie 10 małż pootwierał. Done. O, coś trafiłem. Done. Dwa razy trafiłem, dobra. Jest dobrze. Dobra, to z nim możemy pogadać w sumie. Here you are at last. A kim ty jesteś? Did you wait for me? No. Well, yes. No to tak czy nie. Now you're here. That's good. You don't need to know anything. Who are you? That's not important. Listen, I've been waiting here for you for a while. I need your help. Why do you need help? I'm hunting here in the region, but a few of these dangerous shadows have crept into the area. I really wanted to hunt golems, but these shadows suddenly arrived here by sea and won't leave me alone. If you attack them for me, I'll give you a big reward. Hmm. What will I get for helping you? Don't worry. It'll be worth your while. How about 20 gold? That's fuck all. Fuck all? Oh, that much, huh? How about 2,000 gold? Would that suffice? All right. We have a deal. O, dwa kafle. Nieźle. To dasz mi te dwa kafle. Będziesz gryźć piasek, żebyś mi dał te dwa kafle. Why don't you kill them yourself?
I can't. I'm injured. My leg. My leg is injured. I see. No, ten zawiedziony. Where are your shadows? At the southernmost tip of this small island. Okay. I will kill the shadows. Wonderful. Always think of your reward. Dwa kafle. I'll wait here for you. Dwa kafle mają być. Jak mi dasz 20, to cię zabiję. Dobra, misja. Czyli teraz do Kili i... Czekaj. No, są wszystkie koty są szare. Tak, to są te gule. No to trzeba je powybijać. A na mapie gdzie są? Tu niedaleko, dobra. To można się w sumie tą misją zająć. No to nawet nie będzie misja sporych wymagań. Ty wskoczysz tam w ogóle? Jebany pirat. I patrz co on robi. Kurde. Takie parkoury odwala, że ja w życiu bym tego... aha. Przez chwilę żeś się zbugował. A ja my mamy to w ogóle iść w drugą stronę, dobra. To już wiem mniej więcej jak podążać do tych guli. Ty kurde gryzaku. No nie. No patrz, wkurzające stworzenie, nie? Poszło. Jest coś, okej. Tu kolejny. Kurde. Dobrze, ale walczysz nieźle już, Patty. Trzeba przyznać. Ruszasz już dupą. Bombki ci się trzęsą, to znaczy, że już skilla masz, kobieto. Dobrze, no to idziemy. Kurde, idź ty w końcu dobrze, a nie wprowadzaj nas w błędy. Tu idź, o i dobrze. Gule? Jest gule. O kurde. Trochę ścięło i trochę ścina, ale damy radę. Dobra, coś ten gul ma przy sobie? O kurde. Ło! W plecy mnie chapnął. Nie wiem, czy mam te spadki FPS-ów. Czekaj, niech się te spadki ogarną. O, dobra. Czekaj, tu jest gul. Mam jego itsy. Itemki. Kolejny. No, musiał mnie znowu chapnąć. O kurde, trzy ostatnie. O jebany. O kurde, ale golema... Nie mówiliście nic o golemie. Ty, nie. Nic nie było w repertuarze mówionym o golemie. Co to, to nie. 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 O golemie nic nie było. Co jest, kurde. No i ten golem się teraz do mnie dopierdolił. Jebaka. Czekaj, ja się ostrze pomogę. No nie, on mnie przecież zabije zaraz! No szkur... Weź to zabij. Dobra. Ale kurwa, jeszcze golem. Ała! Dobra. Patki się bije. Czekaj, zmienimy broń. Najpierw jeszcze zapiszę grę. Kurwa, golemów tam nie było. Prawa ręka. A... I dubeltówka, kurde. Jedziemy z tym koksem. O kurde. Co? Jaka odporność? Co? Nawet dubeltówka nie działa. Jebany. A czekaj, może bombki zadziałają. Testowaliśmy już na małpy.
Ale na to coś jeszcze nie. Dobra, o. Sam raz chyba, nie? Czekaj, jeszcze jedną taką rzucę. Ofensywną. Bardzo ofensywną. Ktoś mi bierze ten... Ty, żeby ta paczka nie... Ty, zaraz mi tu Patty zginie. O luj. Czekaj, załóż z powrotem... Klingę. Ej, padła! A, dobra, straciła, nie... przytomność straciła, okej. Kurde, przecież ja myślałem, że ona już padnie. Dobra. Ja pierdzielę. Nie, to było wkurzające. Ale żeśmy dali radę. Tu jeszcze jeden gul. Dobra. Koniczynka. W cholerę ciemno. A jeszcze sprawdzimy sobie to miejsce. Dokładnie. Może przynajmniej patrzmy na tą jasną strefę. Przy tej ciemnej to ciężko będzie cokolwiek znaleźć. Kurde, to tylko koniczyna, nie masz czy... O, skrzynia? Jakiś przepis. Jest skrzynia, no to otwieramy. Okej. Aha. O, teraz się udało. Złotko. Skóra jaguara, skóra pantery. O. Interesujące. I małpę jeszcze słyszę. Gdzie jesteś, małpo? Cię... Chodź, cię zabiję. Cię zaraz dorwę. Gdzieś tam... Gdzieś tą małpę słyszę, czekaj. Znajdę tego małpiszona i ubiję. LOL! Kryształy w tym miejscu. Kurde. Normalnie nienormalne. Dobra, a coś jeszcze? Przy tych skałach? Jep, jaki czam. Dobra, chyba mam wrażenie, że mi się zapasy żywności kończą. Ale to chyba mi się wydaje. Dobra, wracajmy do kola. Tu jeszcze ktoś zmarł. Bo widzę, że zakopany jak nic. Dobra, idzie patka. To my się wracamy do tego kola. Gdzie ta małpa? Dobra, chuj z tym. Wróćmy się do kola. A to co? Wywija? Kurde, przespałbym się. Wtedy może byłby ten dzień. Dobra, już jesteśmy. The shadows are dead. What? Why? Why what? Why are you still alive? Damn it. If you want something done right, you've got to do it yourself. Kasa! O ty kurwo! Ty jebany śmieciu! Wiedziałem, że mi coś tu nie pasowało. Jebany luj. I teraz sam zginie. Kurwa! Ja pierdolę, co to jest? To jeszcze słabo bije. Kurde, dostał kulkę, ale jebany miecz. Czekaj. A nie, w sumie cię obije tym. A patrz, bije, agresor. Poszło. Jebany. O, kość, dziękuję. O, o, taki z niego był człowiek. Trzy perły czarne, trochę golda, super. Ale jebany. Przecież ja myślałem, że ja zaraz oszaleję. Wiedziałem, w życiu bym mi nie dał 2000 złota. Jebany kłamca. Kurde. No ale przynajmniej zdechła, ciota. Teraz możemy się bić dalej. Trochę mnie to wkurzyło, ponieważ kurde, ja sądziłem, że dostanę dwa kafle. No wiecie, taki naiwny, a uwierzył, ale no kurde, tak naprawdę 2000 to on dostał damage'a. Mordę ode mnie. Tyle mógł dostać. Jeszcze z golemem walczyliśmy, to już w ogóle katastrofa. Co? Co idzie? O, kraby. Dwa wielkie kraby. No kurde!
się wpieprzył. O, dobra. Oh yeah. Pięknie wybite są te karaby. O, chyba dzionek wstaje. Mam wrażenie, że się robi coraz jaśniej. Sprawdzę, czy nie omijam małż. Ale chyba raczej nie. Dobra, dzień wstaje. To dobrze dla nas. Przynajmniej będziemy mieli większą widoczność. Tutaj tu chyba jakiś kwiat jest. Nie, zdawało mi się. A może tu? Też nic. Przeszykujemy całą plażę. Od stóp do głów. Jak nic już nie znajdziemy. Jebany. Piaskowiec. Jeszcze żółwia dobijemy. Dziękuję. Gdzie ty się turlasz? Myślisz, że uciekniesz? Dobra, to tu sprawdzamy jeszcze. Tu już się będzie ciekawie robiło. Właśnie, zaznaczymy sobie z powrotem tą misję. Czekaj, którą my mamy misję do zrobienia? Szklane oko. Gdzie to szklane oko? A, to jest... A, i właśnie tego szukamy. Kurde, czemu są te spadki FPS-ów? Pytam ja się. Dobra, ogarnęło się. Spoko. Teraz będziemy dobrze szli, tylko trzeba tą plażę spenetrować. Tak, dopłyniemy tutaj na spokojnie. Dobra, pięknie. O, małpki. Albo małpka. Błękitno szpona. Tej małpy jeszcze nie było. O ty! Rajdżowate trochę. Dobra, spokojnie. Nie denerwuj się. Apap weź, będzie ci spokojniej. Skille. Czy warto to ulepszać? Jakieś skille. No powinniśmy na pewno zwiększyć sobie to. To zdecydowanie. To i walka wręcz muszą być najważniejsze. Tak zatwierdzam. Daliśmy tą zręczność. Ja, dobra. Pięknie. To jest podstawa, walka i kradziectwo. Bez tych skilli ni chuj nie damy rady. Czekaj. Chyba się przesłyszałem. Gdzie małpa? A zajebie. A? O, kafar. Okej. Ło! Ale się rzuca. A, coś się nie chce bić. Poszło. Aha. Dobra, wyglebiło się biedactwo wielkie. Jest tu jeszcze jeden kafar? Czy macie dość? Gdzieś małpę słyszę, jak nic. Gdzieś to rude gówno słyszę. Dobra, tu nie będzie. W życiu. Dobra. Sprawdzamy dalej tereny. A nie, no na razie się fajnie wybija. Nie ma... O! O, o, ptaszki, dobrze. Nie ma sprawy. Ptaszki możemy wybić. Unik. Kurde, wiedziałem, że mnie już chapnie. Poszło. I teraz tym się. Więcej tych ptaków. Super. Przynajmniej będzie więcej expa. Dobra. Pudło. I bijemy ostatnie gówno. Jeb, jak noimy tego ptaka. Oh yeah. Dobrze. Doskonale. Coś jeszcze? Takiego bardzo trudnego, ale jak na razie jest inołatwizna. A ten kol też nie sprawiał w ogóle problemów, ale ja nie sądziłem, że ten debil jest cieniem.
Nic, po prostu się nie zorientowałem. No jakoś nawet nie zastanawiałem się, czy jest cieniem, czy nie. Po prostu biłem go, klepałem ile się dało. I to się chyba źle robię. Ale tam bym się chętnie wskoczył. Czyli tamta droga to gdzie już prowadzi? Aha, to jest chyba ta droga powrotna. Ale tą wysepkę jeszcze bym przeszukał z największą ochotą do reszty, żeby nie, żadnych sekretów nie ominął, bo są w grze sekrety, to jeszcze nie wiecie nawet jakie. Dobra, nie męcz się, spokojnie. O, słoneczko już wstaje powolutku, trochę mnie razi. O, proszę, i kolejne ptaszki. No, ojej. Dobra, ale exp leci tak, ty kurde rudzielcy. Jebany triple combo. No dobra, tu już odwaliłem trochę słabego. No i kończy mi się żarcie, niedobrze. Będę musiał gdzieś się przelecić i kupić u kogoś trochę tego jedzenia. A kasa jak tam z nami? A 1000, czyli bieda w sumie. Nic nowego. O, tu coś może być. Ogólnie. Czyli tu coś może być. Trzeba tylko sprawdzić to miejsce. Nie, to już jest to samo. Tylko to... A, to była krótsza droga. Czekaj! O luju! Ja pierdolę! Przecież ja już myślałem, że zginąłbym. Kurwa! Ja chyba zaraz przejdę na zawał! Przecież ja tak z pośpiechu wyskoczyłem nagle. Luju! Przecież myślałem, że już po mnie. O, patka, dobra, wróciłaś. O kurde! I teraz znowu skacz po tych skałach, jak debil. Ja pierdolę. Przecież się prawie zabiłem. Dziwne, że ja bym przeżył taki upadek z 15 metra. Dobra, tu mamy tego ptaka do wybicia. Czekaj, patka się zaraz tam ogarnie i nam pomoże. Dobra, zdychosz. Okej. Mhm. Coś jeszcze? Sprawdzamy tereny. Coś jeszcze? Jakieś ptasie gówna? Czy odpuszczacie sobie? No dobra, patka się znalazła. Prawie się zgubiła. Jezu, z takiego urwiska zaskoczyć. No to trochę trzeba być przerąbanym. Ale dobra, mamy tu jakiegoś kolesia. Leonard. I kolejny jakiś uciekinier. Czyli mogę... Sneaking around is only useful when nobody's watching. Ciszej bądź, czekaj, mogę widzieć twojego domu? Chyba nie masz nic przeciwko. Dobra, mam przynajmniej taką nadzieję. Dobra, kłóca ze mną. O, kamień teleportu. Na kij ty siadasz? No, na kij ty siadasz? Wypad. Wypad z tego. Krzesła, laleczka, tu. Okej, coś tu jeszcze. O, tu mam ten kuferek. Z chęcią otworzymy. Okej. Co tu masz? O, jakiś bimber wojownika. Cukier i przyjmowanie piekielnego... Ogara! O! Aż bym przetestował ten czar. Może nie jestem jakimś specjalnym, profesjonalnym testerem magii, ale to bym sprawdził. Nie ma co. Co tu jeszcze masz? Co to jeszcze masz? Bo pewnie jeszcze coś mogłem ominąć, a mnie nic nie umknie. Dobra, wszystko. Wzięliśmy z jego domu. Dobra. A te nefryty mogę wziąć? Czekaj, ja zapiszę grę w ogóle.
bo się zaraz zapomnę. O, trochę nefrytu pożyczę. Coś jeszcze tu masz? Dobra, pusto. Sneaking around is only useful when nobody's watching. Dobra, morda tam. Jakieś beczki. Wait. No, you're not one of those riffraff, are you? Nie. Careful, friend. Who are you calling riffraff? No, I meant the pirates down at... Never mind. Madmen. A lot of them. All madmen. Better not get too close to them. What's someone like you doing on this island? I'm a guardian of the mages, and I'm on an important mission. I'm collecting crystals for the mages. Mm-hmm. I wound up on this island here. And, well, as you can see, I'm still here. Okay. Tell me more about the mages. Sorry, I can't do that. A mam cię zabić? The mages told me I better keep my mouth shut and not tell you anything. Not even that you collect crystals? Damn! You see? That's why I just can't keep a secret. No to mów. And? Found any crystals yet? Sure, loads. Ah, oh, damn it! Why am I telling you this? Because I asked. Yes, I know. But it's actually none of your business. You're just an honest person. Ah, damn it! That's what my father always said. Dokładnie. Show me your magic crystals. That's just what you're waiting for. You're gonna take them away from me, aren't you? I was thinking more of a small trading business. Fine. Here's what I propose. I'll give you my magic crystals if you help me find my equipment. Where did you lose your equipment? I buried it at the foot of a mountain up north. Then these horrible water creatures appeared. I had to run for it. I had to stop what I was doing and leave everything behind. All right. I'll help you get your gear back. Excellent. Well, like I said, I'll give you some magic crystals in return, all right? Do you have anything else you can sell me? Sure. Have a look what I've got to offer. Okej, co ty tutaj masz? Nefrytowy wisiorek, magia wudu, nieprzydatne, ekstrazy, trwogi, w chuj mikstur, okropieństwo, jeszcze drogie te mikstury, rubiny, diamenty, kurde ma, ciekawe, ciekawe, eliksir perswazji, o, to byśmy sobie już dawali radę na tworzenie eliksiru perswazji. Wezmę ten przepis, kiedyś może mi się przydać. A ja co mam ci do sprzedania właśnie? Bombkę zostawiam. Bułata chyba sprzedam, bo mamy tą klingę, która robi większy damage. Zwykły jakiś pistolet widzę tu też na sprzedaż. To w ogóle w pizdu. Elegancki trój. No to zostawiamy sobie te rzeczy, bo potem będziemy się chcieli przebrać. O, to można sprzedać, bo to mi się w ogóle nie przyda. Nic za nic. Więc w sumie 200 jesteśmy do przodu. Co z magią? Co tu z magią? No, tutaj przywołanie byłoby dobre, ale chyba raczej nie będę miał takich umiejętności na to. Perły posprzedajemy. Okej. To jakiś to leżyk. A gdzie są te czarne? Są tu te czarne perły. Ale one nam się chyba przydadzą na jakieś wytworzenie. Nie wiem, zobaczymy. Pudeł. Kryształy, nefryty. To też zostawię, bo coś tam widziałem, że można z tego stworzyć. Tu kości, nieprzydatna rzecz. Piórka, chyba to samo. O, skóra jaguara. Panter. Możemy sprzedać takie skiny. A co tu jeszcze masz? O. Dobra. No to w sumie wszystko. Dobiliśmy targu. Zrobię na chwilę cięcie.